I tak będziesz pukał? Tak, lubimy się czesanko. Och, tak. I jeszcze. Hejka, kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Zobaczcie, piękna pogoda w końcu. Ostatnio było deszczowo i niemiło. Natomiast dzisiaj jest bardzo fajnie. Dzisiaj na rano na Instagram wrzucałam wam, jaka piękna mgła tam się kryła za tym wszystkim. I teraz możecie sobie porównać, jak tak naprawdę wygląda to miejsce, a jak wyglądało z mgłą. Za chwilę wam to pokażę. Sąsiadów nie mam mądrych, ale za to widoki mam cudowne. Naprawdę jest pięknie. Zobaczcie. Samo niebo, zobaczcie, jak pięknie wygląda, naprawdę. A ja lecę teraz się ogarnąć, ponieważ niedawno wstałam, bo położyłam się po 5. Tak naprawdę położyłam się przed 5, nie mogłam zasnąć, więc zasnęłam koło 6 rano dopiero. Ja dopiero się położyłam o 6 rano, tak naprawdę ze względu na ból kręgosłupa. Ale jest 12, wstałam, także żyjemy i działamy! Hejka, kochani, witam się z wami już tak bezpośrednio. Dzień dobry. Minęły mniej więcej 3 godziny, jest za 15 czy za 23. Zdążyłam się malować, zdążyłam wypić kawę, obejrzałam już kilka odcinków dokumentu na Netflixie. To się nazywa dokładnie Policjant czy Przemytnik. Sprawa Erika Jensena. To jest sprawa z Norwegii, gdzie facet, który policjant, zajmował się teoretycznie przemytem, został oskarżony przez swojego informatora. No ale to, jeżeli chcecie, to sobie zobaczcie. Okay. Zdążyłam, słuchajcie, złamać paznokieć i to ten. Też widzicie, ten mam długie, ten mam króciutki, ale sobie dosztukuję. Jak widzicie, tutaj jest część rzeczy spiłowana, ponieważ miały pójść te paznokcie do uzupełnienia. Te paznokcie natomiast są niespiłowane. Ogólnie rzecz biorąc, muszę dzisiaj wyjść, żeby odebrać mikrofalę. To po południu z moim pójdziemy odebrać mikrofalówkę, dlatego że zamówiliśmy w końcu mikrofalę. Ja w ogóle nie jestem fanem mikrofalówek, ale doszłam do wniosku, że najwyższa pora, bo wiecie, to... A i właśnie takie mam atrakcje. Takie mam atrakcje, wiercą mi co jakąś chwilę, więc starałam się wbić, żeby wam powiedzieć dzień dobry, tak... Mam tak dosyć. Ja mówiłam wam kiedyś w jakimś vlogu, że oni od roku czasu robią, wszystko tam zmienia... Mówiłam wam w jednym z vlogów jakiś czas temu, że oni tam zmieniają drzwi i tak dalej. Oni, wiecie, remontują też cały ten hall przy windach, wymieniają podłogi, ściany, kable. To trwa od roku, tylko że wiecie, oni to nie robią tak, wiecie, systematycznie, jak gdyby, że to ma sens, ręce i nogi, że wchodzą ekipy i to po prostu robią jednocześnie kilka rzeczy. Tylko wiecie, dzisiaj przyjdą ci, za 3 dni ktoś tam przyjdzie, albo przyjdzie, albo nie przyjdzie. Ja wam też mówiłam o tym, że ktoś nie przyszedł. Także to wszystko jest takie rozciągnięte, rozwalone. Do wszystkiego na przykład przychodzą wam coś robić w mieszkaniu znienacka. I na przykład was obudzą o godzinie, nie wiem, 8 rano, tylko po to, żeby zapytać się, czy będziecie w domu cały dzień, bo on się też z wami nie potrafi umówić. Nie potrafi powiedzieć, że on będzie za godzinę, czy będzie za 2 godziny, czy będzie za 4 godziny. On się pyta, czy będziesz w domu cały dzień, po czym za 15 minut na przykład przychodzi, zajmuje mu praca 10 minut i wychodzi. Ale musi się zapytać, czy będziesz cały dzień. Takie chore to trochę jest i takie, wiecie, nieuporządkowane. Ja czegoś takiego bardzo nie lubię. Od jakiegoś czasu w ogóle, kochani, narzekam, że jest bardzo mało wyświetleń na YouTube. I to, co się dzieje z wyświetleniami, jest po prostu tragiczne. Jest mi bardzo przykro, dlatego, ponieważ wiecie, prawda jest taka, że przy takiej ilości wyświetleń to naprawdę nie opłaca się starać. Nawet filmiki, które powinny mieć więcej wyświetleń, tych wyświetleń nie łapią. Ja zdaję sobie sprawę, że tak na przykład jak filmik z frezarką, jest to rzecz, która będzie oglądana przez osoby, które są zainteresowane tematem, albo ktoś, kto po prostu włączy ten filmik, żeby, nie wiem, zrobić mi przyjemność, czy pomóc mi w wyświetleniach. O co was bardzo proszę, jeżeli możecie, to klikajcie. Natomiast skontaktowałam się, słuchajcie, z YouTube. Napisałam do nich, że dzieje się coś złego, ponieważ w ciągu ostatnich 3 miesięcy spadek moich wyświetleń i wiecie, i wyświetleń ilościowych, i wyświetleń czasowych przez to, i tak dalej, spadł o około 30%. To jest naprawdę bardzo dużo w przeciągu 3 miesięcy, a tak naprawdę ogromny spadek jest w ciągu ostatniego miesiąca do 2, to jest ponad 20%. Wysłałam takiego maila i dostałam odpowiedź, że po przeanalizowaniu mojego kanału wygląda, że wszystko jest w porządku i na moim kanale są wzrosty i spadki oglądalności, no to jak na każdym, i że ilość wyświetleń jest adekwatna do tego, co było rok temu w podobnym okresie czasu.
Tylko, że z każdym rokiem przybywa jakaś ilość subskrybentów, więc tak na dobrą sprawę, z każdym rokiem, z każdym, wiecie, czasem ta ilość wyświetleń i wszystkiego powinna jednak wzrastać, a nie stać na tym samym poziomie. Ja nie robię YouTube po to, żeby mieć wyświetlenia na poziomie, nie wiem, kanału z 300 subskrypcjami, tak? Ogólnie rzecz biorąc, ja bardzo bym chciała, żeby YouTube był stricte moją pracą. To byłoby moje marzenie, do tego potrzebuję tak naprawdę Was. Waszych wyświetleń, waszych łapek, waszych komentarzy, waszej pomocy w tym, aby ten kanał się rozwijał. I tutaj przy okazji bardzo bym was prosiła, żebyście pomogli mi i włączali filmiki. Nawet jeżeli was temat nie interesuje do końca, to żebyście mimo wszystko kliknęli ten filmik, żeby on sobie przeleciał. Nie wiem, wy w tym czasie sobie pozmywacie czy cokolwiek innego. Bo to jest naprawdę bardzo ważne. Poza tym jest bardzo duża liczba osób, które oglądają filmiki, a mnie nie subskrybują, więc jeżeli możecie, to kliknijcie subskrypcję. Zawsze możecie odsubskrybować ten kanał po czasie, jeżeli Wam się nie będzie podobało, ale bardzo Was proszę, klikajcie subskrypcję, klikajcie lajki, piszcie komentarze. Jeszcze jedna kwestia dzwoneczków. Tak naprawdę z tymi dzwoneczkami to jest pewien mek i pewien problem, ponieważ jeżeli klikniecie nawet dzwoneczek, po prostu zrobicie subskrypcję i dzwoneczek, to tak na dobrą sprawę te powiadomienia będą tak bardzo źle wyselekcjonowane, że Wy nie będziecie dalej mieli powiadomień, że wskoczył nowy filmik. Wy dostaniecie wtedy tylko powiadomienie o filmikach, które ewentualnie najlepiej się wyświetlają. A najlepiej filmiki wyświetlają się, które mają kilka lat i to, albo które już widzieliście, więc to jest zupełnie bez sensu. Dlatego warto jest tam, gdzie jest dzwoneczek, kliknąć rozwijaną listę i wybrać w powiadomieniach wszystkie. Ja wrzucam filmik raz, dwa razy w tygodniu. Na ogół nie wrzucam nie wiadomo ile rzeczy, więc nie będziecie tych powiadomień z mojego kanału dostawać aż tyle, żeby Wam to przeszkadzało. Poza tym najczęściej filmiki wrzucam o takich godzinach, że nie będzie też Was to ani budziło, ani nie będzie Wam jakoś przeszkadzało w pracy, ani nic w tym stylu, więc jeżeli możecie wybrać dzwoneczek i wszystkie powiadomienia, to byłabym Wam bardzo, 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 bardzo wdzięczna. Dlatego, że Wy wtedy będziecie wiedzieli, że wskoczył nowy materiał i będzie też Wam łatwiej wyselekcjonować to, co chcecie obejrzeć, a czego nie. YouTube gdzieś mnie nie lubi, trochę ukrywa te moje filmy, ukrywa to przed Wami, Wy tego nie widzicie. Wyświetlenia są dramatyczne i powiem Wam szczerze, że tak po przemyśleniu wszystkiego daję sobie miesiąc do dwóch miesięcy i zastanowię się, czy nie zamknąć kanału. Bo ja mam długo ten kanał idzie jak krew z nosa, tak szczerze mówiąc. Wiecie, przy bardzo małej ilości wyświetleń odechciewa się nagrywać i odechciewa się robić filmy, które merytorycznie potrzebują bardzo dużo czasu, aby je jak gdyby przygotować się do nich. Najłatwiej nagrywa się vlogi, więc mogę z tego zrobić kanał vlogowy, tylko że przy vlogach Was jest najmniej na ogół. I tak zupełnie szczerze i poważnie mówiąc, to ja tak naprawdę nie bardzo wiem, co z tym zrobić. Jeżeli macie jakieś pomysły, propozycje, coś, co byście chcieli widzieć na tym kanale, nie wiem, temat, na który byście chcieli, na przykład, żebym się wypowiedziała, cokolwiek, to piszcie w komentarzach. Ja jestem bardzo otwarta i bardzo chętnie przyjmę Wasze sugestie, Wasze pomysły, Wasze propozycje, bo tak naprawdę to ja tworzę ten kanał dla Was. Dla siebie też po części, oczywiście, tylko że ja jestem jedna. Was, no teoretycznie jest 2000, więc... no to mi powierzą. Myślę, tu mi resztka jakaś kawy została. W ogóle wylałam tą kawę, także super. Słuchajcie, skończyłam na tym, że zastanawiam się nad zamknięciem kanału i nad tym... I tak naprawdę to od Was zależy, to co będzie się pojawiać. I od Was to wszystko zależy. Także bardzo Was proszę, klikajcie łapki, piszcie komentarze. Wyświetlajcie te filmiki, oglądajcie je, no cokolwiek róbcie, ponieważ od Was to zależy. Ja sama nie jestem w stanie tego zmienić. Ja bardzo też czekam na Wasze propozycje. Zobaczcie, kto w ogóle przyszedł się przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszło się przywitać. Nie zaczepiać tylnych łapów. Nie. Aha. No i to by było tyle. Sparcia na szkło, czyli zero. Tak? Nie mamy parcia na szkło? Nie, tutaj jest zasłona. Tak, ta zasłona musi być tam podchylana. Tutaj mam firankę, która jest pod... Wiecie, wiszą mi takie firanki po ten... Okno mam brudne, bo mój mały gagatek
oczywiście musi, wiecie, powyglądać, podostawać się do tego okna, no to łapami trzeba, nosem trzeba, bo jak jakaś muszka czy coś się pojawi, no to wiadomo, że on cały na tym staje. Ja tak latam i myję te okna, no ale wiecie, no są, jednak zostałem gdzieś te brudy na tym oknie. No ja nie jestem codziennie w stanie, chociaż powinnam, ale mi się codziennie nie chce nawet, aha, nie dotykać, nie, nie, nie dotykać, nie, nie dotykać, nie dotykać. Nie dotykać, mama łap. Mama łap nie. Kobieto, ofanuj się, tak? Ofanuj się, kobieto. No, koło 5 będę wychodziła, dlatego że umówiliśmy się z moim facetem, no bo ta mikrofalka waży chyba 15 kg. My nie mamy samochodu, więc będzie musiał to wziąć w rękę. A niestety tego modelu nie było z dostawą do domu, więc lipa, także musimy pójść tam na miejsce. Przyjdziecie ze mną na spacer. Mam nadzieję, że będzie po prostu to miło spędzony czas. Przypuszczam, że ten vlog będzie dłuższy niż dotychczas robiłam vlogi. Być może zrobimy go nawet dwudniowym, a może zrobimy go jednodniowym, tylko dłuższym, gdzie dłużej do Was gadam. I po prostu tych vlogów będzie się pojawiało więcej. Ja mam nadzieję, że tych wyświetleń również będzie się pojawiało więcej. Być może to vlogi będą Wam bardziej pasowały i będziecie chętniej oglądać te vlogi. Ja wiem, że ja na ogół robiłam dosyć nudne vlogi, gdzie bardzo dużo marudziłam. Zresztą dzisiaj też zaczęłam marudzić. Ja jestem taka maruda trochę. Ale wiecie, ja mówię tak, jak jest. Ja mówię tak, jak jest. Ja pokazuję Wam tak, jak jest. Nie ukrywam czegoś. Nie robię, wiecie, nie ubieram główienka w sreberko. Tylko mówię tak, jak jest. Dosłownie tak, jak jest. A ja teraz lecę robić sobie herbatę i potem widzimy się razem, jak będziemy już szli. Także buźka i doza niedługo. Pogorszyła się pogoda, zobaczcie. Dopiero skończyłam do Was gadać i widzę, że pogorszyła się pogoda. A szkoda. Teoretycznie jest ciepło. Mam nadzieję, że nie zacznie padać, bo ja nie chciałabym nieść sprzętu, wiecie, czy to mikrofala, czy cokolwiek innego w deszcz. Ułożył się księciu na dyspania, tak? Dyspanka się ułożyłem. Człapy kocie są takie niesamowite, nie? Takie przyjemne. Ale ty kłaków gubisz, koleżko. A słuchajcie, w ogóle mówiłam Wam, że mój czajnik z Lidla stracił część światełka, jakby w połowie stracił światełka, przestały działać. To mój czajnik, pisaliście mi, że części z Was w ogóle ten czajnik to kompletnie zdech, więc i tak nie jest źle. No więc Wam powiem, że mi też padł, tylko że on mi zaczął wysadzać prąd w całym mieszkaniu, tak naprawdę korki odpowiadające za kontakty. Dlatego, że tam, gdzie te LEDy zaczęły siadać, zrobiło się spięcie i zwarcie. Skontaktowałam się z Lidlem, bo to było więcej niż 12 miesięcy. 12 miesięcy i 2 tygodnie dokładnie. Skontaktowałam się z Lidlem i w Lidlu powiedzieli mi, muszę wysłać do nich maila, wysłali mi taką formatkę na mojego maila i tak dalej, co mam tam wpisać i tak dalej, i tak dalej. Więc wpisałam tam model, wiecie, datę zakupu, zdjęcia zakupu, wiecie, paragonu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po czym wysłali mi wiadomość, że muszę się skontaktować z innym serwisem, który zajmie się takimi sprawami. I ten serwis mi powiedział, że oni wysłali mi wiadomość, żebym podała pełny adres, to wyślą mi nowy czajnik. Tylko pytanie teraz, czy on będzie nowy? Czy on będzie odświeżany, wiecie, ten refurbished? Mam nadzieję, że nie. Zresztą ja im to napisałam, żeby nie wysyłali mi refurbished, bo to jest obrzydliwe dla mnie. I żeby, jeżeli chcą wysłać, to albo pocztą, albo jakimś kurierem innym, ale żeby nie wysyłali Hermesem, tym Evry teraz. No wiecie, po ostatnich doświadczeniach, to ja już nie chcę. Muszę nagrać Wam tak. Tutaj mam mój długi kardigan, który zaczął się machać i zobaczcie, po prostu masakra, muszę coś z nim zrobić. Takie wiecie, luźne, bardzo przewiewne spodnie. Moje DKNA, które Wam już pokazywałam, wygodnie się w nie chodzi. Podoba mi się to, że wiecie, że noga zgrabnie w nie wygląda. Bluzka, torebka z DKNA i tak przez ramię i to wszystko. Prawda jest taka, że ja kiedyś bardzo elegancko się ubierałam. Teraz ubieram się bardzo na luzie. Jedynie te spodnie to są takie trochę bardziej eleganckie. My wracamy właśnie do domu. Mikrofalówka się niesie. Wcale się niesie. No się niesie. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Się mikrofalówka sama przyniesie mi do domu. O Jezus. Przez murek przechodziliśmy. Także tak. Idziemy, idziemy. My się, kochani, zobaczymy już w domu. Miałam Wam coś nagrać, miałam Wam coś pokazać, ale weszłam do Azdy tylko po dwie rzeczy i po popcorn do mikrofali, żeby sprawdzić, przetestować, czy działa. Natomiast my się zobaczymy w domu. Jak będziemy rozpakowywać mikrofale, pokażę Wam, jak wygląda i czy jest czegoś warta, bo to jest, wiecie, to kombi, grill, piekarnik, mikrofala, wszystko na razem. Się bardzo kiepsko niesie. I się bardzo kiepsko niesie.
talerz jest na górze. Bardzo niemądrze. Ciekawe. Cały jest? Cały jest. Pudełeczko twoje? Tak? Twoje pudełeczko? Zobacz, jakie duże masz. Aha. I tak będziesz pukał? Co ty robisz? Przeszkadza ci, tak? Przeszkadza, wow. No fisisz. Patrz. Książeczka z recepturami, które... Czekaj, bo kotak widzę. Aha, już. Patrz, to jest książeczka Recipe Book do grilla i tak dalej. Instrukcja. A tutaj masz stricte do kuchenki mikrofalowej. Ten. A i to ładnie wygląda, bo to jest z tej serii, tej diamentowej. Te białe też pewnie ładnie by wyglądało. Wzięłam ją dlatego, ponieważ ona ma tutaj stainless steel w środku. Nie jest, wiecie, malowana tymi różnymi farbkami i tak dalej, które później odpadają, co tutaj się z nimi dzieją. I takie mikrofale na głos są droższe. Do tego wszystkiego ma właśnie ten piekarnik i ma grilla. Oprócz normalnej mikrofali. Ona tutaj też ładnie wygląda, bo ona tutaj jest, wiecie, ma ten wzór tych diamencików, tak jak są czajniki od DeLonghi i tak dalej. I to jest duża mikrofala, dlatego że ona ma 23 litry. Moc samej mikrofalówki to jest 900. Niby temperatura do 200 stopni. To jest grill od 900 do 1000 W i convention od 1600 do 1700 W. Sporo ciągnie ten piekarnik. Natomiast no, ciągnie chyba tyle mniej więcej co każdy piekarnik, więc tutaj nie ma co się czarować. My ją kupiliśmy w Argos. Ona kosztowała 90. I w Argos są dokładnie tak samo wyglądające mikrofale właśnie z tej serii Brilliant, które też kosztują 90, tylko to jest zwykła, standardowa mikrofala, natomiast ta ma właśnie to kombi i grilla, także cena obecnie jest ta sama, natomiast ta ma jakby więcej możliwości, więcej opcji. Kochani, dzień dobry, witamy się ponownie, tak, witamy się w połowie vlogu, ponieważ wczoraj już mi się nie chciało nagrywać, mówiąc wprost, najzwyczajniej w świecie. W związku z powyższym, wiecie, zajęłam się sobą. W sumie to nawet nie oglądaliśmy nic, nie robiliśmy w sumie nic takiego konkretnego, ale czuliśmy jakieś takie wewnętrzne zmęczenie, nie wiem o co chodzi. I ja i mój facet, ja myślę, że to pogoda po prostu, wiecie, było pół dnia bardzo ładnie, słonecznie i tak dalej i miałam taką energię i chęć. Natomiast w połowie dnia zaczęło robić się bardzo pochmurnie, zresztą wam pokazywałam i wydaje mi się, że był jakiś spadek ciśnienia czy cokolwiek, co spowodowało, że po prostu miałam wszystkiego dosyć. Poszliśmy po tą mikrofalę, wróciliśmy wieczorem, zrobiliśmy coś do jedzenia i szczerze mówiąc, to najzwyczajniej w świecie już mi się nie chciało robić nic. A naprawdę, no nie obejrzeliśmy żadnego filmu, żadnego serialu, nic kompletnie, nawet tego nie robiliśmy. Przejrzałam maile, zrobiłam tego typu rzeczy, tylko tyle, tak? Ułożyłem się do spanka, tak? Tak słodziutko sobie nosek schował w łapeczkę, tak. Wiecie, takie kompletne chillowanie. Chociaż ja zawsze mam wewnętrznie takie wyrzuty sumienia, że nie robię czegoś konstruktywnego. Dlatego o godzinie 2 w nocy myłam toaletę. Ja mam osobną łazienkę i toaletę, więc myłam toaletę, półki tam sprzątałam, wiecie, kibelek, podłoga i tak dalej. Tak, o 2 w nocy sprzątałam. Ponieważ miałam taki wyrzut sumienia, że nie robiłam nic przez, rozumiecie? Okropność. Dzisiaj na pewno muszę zrobić paznokcie, bo to już wstyd, żeby chodzić z czymś takim, co ja mam na pazurach. Ja lubię to robić sobie, wiecie, na spokojnie. Spokojnie sobie wypiję kawę, herbatę, wiecie, między jedną ręką a drugą ręką. Zawsze robię sobie jakieś takie pół godzinki przerwy, idę do łazienki, nie wiem, no, z kotem się pobawię, cokolwiek. Rozumiecie? Ja nie lubię mieć presji czasu, jeżeli robię sobie paznokcie, czy robię sobie cokolwiek takiego, więc ja sobie planuję od razu 4 godziny z bańki na spokojnie, żeby móc sobie robić to na spokojnie, bezproblemowo, żeby mieć czas na przerwę, żeby, wiecie, dodaję, oczywiście te 4 godziny jest z posprzątaniem później wszystkiego i tak dalej, ściągnięciem poprzednich paznokci, założeniem nowych i tak dalej, tak? Ale wiecie, tak, żeby sobie na spokojnie, ja sobie muszę w międzyczasie, powiedzmy, coś tam, nie wiem, na jakiegoś maila odpiszę albo na coś, wiecie, na luzie, nie?
Ja ogólnie też nie przepadam za robieniem paznokci. Ja wiem, jak to zrobić, ale nie przepadam za tym jakoś specjalnie. To tak samo jak umiem gotować, ale nie lubię gotować. Poza tym, wiecie, ja mogłabym pójść teoretycznie do kogoś, żeby zrobił mi ktoś paznokcie, tylko ja bardzo często kogoś poprawiałam, coś mi nie pasowało. Taka jest prawda, że jeżeli ja idę na pazurki do kogoś, miałabym pójść, to ja oczekuję tego, że te paznokcie będą naprawdę perfekcyjnie zrobione. Chodzi mi również o ich budowę, bo zauważyłam, że wiele osób ma problem z prawidłową budową paznokcia. Wiecie, ja jak robię sobie sama i można powiedzieć, że jestem samoukiem, to tak na dobrą sprawę ja mam prawo to schrzanić. Ale ja robię to sobie sama, a szczerze mówiąc, patrząc na paznokcie i na pracę wielu osób, nawet jeżeli potrafią tworzyć na przykład jakieś fajne wzory, piękne wzory, czasochłonne wzory, to na przykład nie do końca budowa paznokcia jest prawidłowa. Bardzo często ten paznokieć teoretycznie wygląda ładnie, ale jeżeli spojrzycie na przykład na niego z boku, wiecie, w ten sposób, to jego budowa jest nieprawidłowa. Przeglądając Instagram na przykład, też widziałam, że paznokcie, wiecie, gdzie tam jakaś dziewczyna się reklamuje, że robi paznokcie i jest nail artist, coś takiego. No pozostawiają te paznokcie bardzo dużo do życzenia. Pozalewane skórki, nierówno opiłowane paznokcie, źle opracowane paznokcie, różna wielkość, różna długość. No po prostu. Ja się pytam, za co niektórzy ci ludzie biorą pieniądze. I żebym potem przyszła do domu i musiała je poprawiać, albo już się denerwować w trakcie robienia paznokci, to ja bardzo serdecznie dziękuję. Musiałam mu to odsłonić okno. Za mały już ten drapaczek, za mały już ten drzew. Oj, co? Moje żoneczko kochane. Nie, nie cmokać, nie cmokać, dobrze. On jest taki słodki. Ciotki jedem, ciotki jedem. Słuchajcie, po prostu ten kod daje mi tyle radości. Wiecie, nawet jak były takie słabe momenty gdzieś w moim życiu, albo jak byłam właśnie chora, to on cały czas przy mnie leżał, przychodził, wiecie, układał się w nogach na kodrze, on przy mnie był. I dawało mi to bardzo dużo radości. Zaczepiasz mamę? To jest taki mały rozrabiaka. I to taki mały diabełek tam w środku, ale on też jest mami synkiem, on za mną wszędzie. Mój facet idzie spać do sypialni, to on go odprowadza, sprawdza, czy tam wszystko w tej sypialni jest na pewno bezpiecznie, a potem i przychodzi do mnie i kładzie się na kanapie. Tak? No tak, do oka mi jeszcze włóżteć łapulki. Już się układasz dzień gdzieś, tak? Już, już. Nie wiesz, czy się podrapać, czy polizać. Aha, nie musisz się zdecydować. No jak się nie śmiać z niego? Tylko zawsze jak on robi coś śmiesznego, albo odwala coś śmiesznego, to ja w tym momencie nie nagrywam. A jak łapię za telefon, żeby nagrywać, to on się nagle uspokaja i on już nic nie robi. Więc ciężko jest wam pokazać takie naprawdę komiczne momenty z nim. A uwierzcie, jest ich masa i nieraz tu tak się śmiejemy. Dobra, kochani, ja myślę, że ten vlog wyszedł strasznie, strasznie, strasznie długi. Jak wspominałam, bardzo bym was prosiła o łapki, o komentarze, o subskrypcję, o to, żebyście pamiętali o tym dzwoneczku, żeby go ustawić tam na wszystkie powiadomienia, o to, żebyście przychodzili i włączali również filmiki, które was nie interesują i nie są do końca w waszym temacie, ale żeby te filmiki sobie gdzieś tam w tle chodziły. Wiecie, chodzi mi po prostu o to, żeby zaczęły pojawiać się te wyświetlenia, bo jeżeli wy nie oglądacie jednego, drugiego, trzeciego, to też wy nie dostajecie powiadomień, tak? I jak gdyby kanał się ukrywa przed wami. Komentujcie, piszcie, dawajcie znać. To jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś kontaktu ze mną, to zawsze możecie skontaktować się przez Instagram. Zachęcam was do tego, żebyśmy tworzyli taką fajną YouTube'ową rodzinę. Ja, kochani, teraz tak jak wspomniałam, nie będę już wam, wiecie, tam marudzić i zabierać czasu. Bardzo dziękuję wam za to, że ze mną dzisiaj byliście. My widzimy się już całkiem niedługo. Kot już też się ułożył do spania i odpoczywania. Ja idę robić pazurki. Was ściskamy bardzo mocno, przytulamy, życzymy wam fajnego, miłego, cudownego dnia. Przesyłam wam moc buziaków, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w niedzielę.